Policjanci z lubińskiej drogówki odebrali zgłoszenie o kierowcy Audi, który doprowadził do kolizji, a potem odjechał z miejsca. Wjechał z samochodem w słup na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Komisji Edukacji Narodowej. Następnie porzucił samochód na stacji benzynowej i postanowił wrócić do domu pieszo. Jednak był tak pijany, że wpadł do przydrożnego rowu i tam też go znaleźli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Z mężczyzną był utrudniony kontakt z uwagi na jego bełkotliwą mowę, nawet nie mógł wstać o własnych siłach. Z uwagi na jego stan funkcjonariusze wezwali na miejsce zespół pogotowia ratunkowego. Okazało się, że 31-latek wcześniej bawił się świetnie na dyskotekach w Lubinie i w Legnicy. Postanowił jednak pod wpływem alkoholu wrócić do domu. Okazało się, że miał około 3 promili w organizmie. Mężczyzna ten nie mógł dmuchnąć w alkomat, był tak pijany. Został przewieziony do szpitala, tam pobrano mu krew do badań laboratoryjnych pod kątem zażywania oprócz alkoholu również środków odurzających. Ze szpitala trafił do policyjnej celi. Okazało się jednak, że to nie był pierwszy wybryk tego mężczyzny, bowiem rok wcześniej stracił uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi właśnie za jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków. Teraz 31-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego może posiedzieć za kratami nawet 2 lata. Poza tym grozi mu wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.